Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za to jedzenie, które jest przed nami i prosimy, żebyś pomagał nam używać wszystkie te Twoje błogosławieństwa ku Twojej chwale i do rozszerzenia Twojego Królestwa. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. To nie jest moją sprawa, żeby decydować o mojej przyszłości. Nawet nie wiem, czy ja dożyję do jutra. Ja dążę do tego, żeby służyć Bogu na wszelką cenę. And Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelt between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar. And Abraham spoke to Sarah his wife, she is my sister, and Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, thou art but a dead man. Jeżeli my naprawdę zaczynamy żyć dla Boga, wiele takich rzeczy zostawimy Mu. On otworzy drzwi, zamyka drzwi, tu możesz być, tu nie możesz, bo nie da rady i tyle. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy year, waiting for the harvest. Shall come rejoicing, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Byliśmy nauczone, żeby żyć bardzo skromnie dla Boga zamiast na pokaz. I byliśmy nauczone, żeby żyć z tym, co mamy. Nie mamy może aż tyle, ale prowadzimy o wiele wolniejszy bieg życia. Bogactwa nie ma wielkiego sensu. To jest i tak musimy żyć na jakimś poziomie, a to, że mam lepszy czy gorszy samochód, to jest mało warto. Ludzie starają się zabezpieczyć przyszłości, pracują, harują jak szalony, żeby mieć latem 2 tygodnie wakacja i duże emerytury. A czas, żeby po prostu żyć, porozmawiać z kimś, nie mają, nigdy nie mają. I won't have this job for tomorrow. Over the top. It should come right on. But we gotta get Papa's. Yeah. The plan. Huh? Now, Papa, you help guide them in edges there. Stefan, you get a hold over there. What to draw your way? Even ourselves. Mieście bym nie dał rady żyć.
Człowiek w mieście nie ma kontaktu za bardzo z przyrodą. On pracuje bardzo często na jakimś poziomie całkowicie oderwany od przyrody i od Bożych rytmów. Rolnik musi być, mieć trochę pokory, bo chcąc czy nie chcąc, on jest uzależniony od pogody, od czynników i od Bożej opatrzności. To jest maszyny, zawsze to czuję. Dla mnie najważniejsze w życiu jest Bóg. Żebym był to, co Bóg chce, że jestem. A poza tym, wtedy chodzi w gry rodzina, męża, dzieci. Ilana? O, dziewczyny? Nie. Czy ktoś wie, co jest tu? Ja mam nasiony tu. Jakie nasiony mam tu? Mężczyzna jest ten, który bierze na siebie odpowiedzialność za dom, za prowadzenie dom i za opieki nad kobietą i ona wtedy jest bardziej pomocnicą rolą. Wybrałam, zdecydowałam, że ja będę miłować ją i tylko ją. Czym jest miłość? Że my jesteśmy gotowi kochać, nawet jeśli nie dokładnie zgodzimy. Chodzi z tego, że my jesteśmy gotowi poświęcić nasze życie dla innych. Może być wiele rzeczy w małżeństwach, które nie są jak należy, a jednak to jakoś działa. Dzieje z małżeństwa Bóg błogosławi i On pomoże. Give me mine, little one. Give me mine, Joe. No, this is my puppy. Not this puppy. This is my good little bear. Give me mine. I just want this. Over here, Peggy. Over here, Peggy. Stefan. Look at the little guy, Tish. Look at how he looks. Stefan. Miasto nie jest dobre miejsce na wychowanie dzieci. Dobre wykształcenie jest to, co przygotuje człowieka do życia. Niekoniecznie do zarabiania pieniędzy.
I'm just scaring him, Ma. Okay, you did a good job, sure. Okay. Dzieci potrzebują przestrzeń, one potrzebują jakieś obowiązki, potrzebują coś, które daje im szansę rozwoju więcej niż tylko książki. Wychowujemy dzieci z tym celem w życiu, żeby kierować im do tego, przygotować im do życia zgodnie z Bożym planem. Edukacja chrześcijańska powinna polegać na tym, na nauczaniu człowieka, jak żyć po Bożemu. Dziecko musi się uczyć uległość pracy i jakąś samokontrolę. Oni uczą się, jak wszystko działa i nie tylko co jest pisane w książce. Oni mogą pójść do warsztatu i mogą spróbować sam. Wielkie marzenie nie ma. Musimy żyć z dnia na dzień. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz. Dziękujemy Ci za to jedzenie, które już przydamy. Prosimy, żebyś pomagał nam ogrzewać siły od tego, ku Twojej chwały i do rozszerzenia Twojego Królestwa. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Moje marzenia, że będą wnuki, że dzieci znajdą sobie partnery i będą te wnuki kiedyś, ale poza tym to jest, co ja mam marzyć? Co ja potrzebuję więcej niż mam? Życie tu jest tylko jakieś przygotowanie do życia w wieczności. Wielu ludzi mówią, że ale musimy żyć. Chrześcijanin mówi niekoniecznie. Są rzeczy więcej warto niż życie.